Dzień dobry Państwu. Czytając wielkie dzieła Fiodora Dostojewskiego, pierwszego spośród rosyjskich pisarzy, filozofów, zastanawiałem się, czy wśród Polaków również są pisarze, poeci, których można uznać za filozoficznych. Tak, są tacy pisarze i poeci. Zaczniemy od poety Cypriana Kamila Norwida. Dlaczego właśnie on? Do Cypriana Kamila Norwida jako filozofa przekonał mnie właśnie ten człowiek, ksiądz profesor Józef Tischner, mój mistrz i nauczyciel. Dlaczego właśnie do Cypriana Kamila Norwida? To prawda, że Cyprian Kamil Norwid jest źródłem inspiracji dla wielu myślicieli, twórców, artystów. Był malarzem i rysownikiem, zostawił około 2000 prac. Ukochała go poezja śpiewana. Ma swoje miejsce w ważnych filmach. Bohaterowie cytują jego wiersze, deklamują je. Norwid to pokolenie Baczyńskiego. Norwida czytał właśnie ksiądz Józef Tischner, przygotowując swoją wielką etykę Solidarności. Papież Jan Paweł II, przygotowując encyklikę Laborem Exercens, czytał właśnie Norwida. Dzisiaj Norwidem zajmuje się wielu uczonych. W Polsce na Kulu powstał zakład badania nad twórczością Cypriana Norwida. Ale właśnie dlaczego Dostojewski i Norwid? Bo w diagnozie tego, czym jest Polak, czym jest Polska, czym jest ojczyzna, obaj ci pisarze, obaj ci twórcy, artyści mają swoje miejsce i można powiedzieć, że wzajemnie prowadzą ze sobą dialog. W rozmowie z Anną Karoń-Ostrowską, ksiądz profesor Tischner w latach 90. Pytany o tę istotę bycia Polakiem, wymienił właśnie Dostojewskiego i Norwida. Przeczytam ten fragment. Te teksty Tischnera, chociaż pochodzą z lat 90., wtedy, kiedy kształtowała się nowa Polska, nowe przemiany, nowe reformy, wydają mi się wciąż boleśnie, głęboko aktualne. Posłuchajmy. A któż się teraz stał dzierżawcą idei polskości? Kilku polityków, którzy zakrzyczeli i strywializowali sprawę, kilku literatów, którzy się zachłystują postmodernizmem. A przecież Polska to z jednej strony wschód, Azja, cała Dostojewszczyzna, a z drugiej strony krytyka zachodniego oświecenia. Idea polskości jest bardzo romantyczna, zawsze taka była. Nawet pozytywizm był u nas w gruncie rzeczy romantyczny, bo robiły go rozmaite siłaczki i judymy. Anna Karoń-Ostrowska. Tak, oczywiście, ale dziś również te największe teksty romantyczne jakoś nie brzmią, nawet Norwid. I odpowiedź. Trudno, żeby wszystko zawsze brzmiało tak samo, ale można znaleźć teksty Norwida, które zabrzmią właśnie dziś. Teksty Norwida, które zabrzmią właśnie dziś. Wybrałem teksty Norwida, odszukałem je w dziełach księdza profesora Józefa Tischnera. To są właśnie te książki, jest ich wiele, być może jest ich więcej. Ja je dostrzegłem właśnie w tych dziełach. I znamienne jest to, że Norwid przeplata się właśnie z Dostojewskim. Można powiedzieć, że często te cytaty, te idee omawiane przez księdza Tischnera polemizują,
polemizują właśnie z Dostojewskim, z wielkim inkwizytorem, z idiotą, ze zbrodnią i karą. Tischner widzi w tych dwóch filozofach, pisarzu i poecie, artyście, wielkie idee, które łączą. Chce się zająć na tych spotkaniach, które wkrótce rozpocznę, które rozpoczynam tę serię, właśnie Cyprianem Kamilem Norwidem, jego wierszami. Chciałbym je interpretować. Te interpretacje będą bardzo osobiste, to będą moje interpretacje. Moje osobiste interpretacje jako filozofa, ale również jako człowieka. Ale w związku z tym, że to właśnie Tischner zaprowadził mnie do Norwida, chciałbym Państwu przedstawić kilka ważnych idei, kilka idei, które idei ojczyzny, do których być może będziemy wracać. Ale już nie będziemy się do nich odwoływać, nie będziemy się odwoływać do Tischnera jako filozofa, ani do nikogo innego, po to, aby te interpretacje wierszy pozostały bardzo osobiste i bazujące tylko na tym, co jest zapisane w tekście Norwida. A więc wracajmy do tych wielkich idei, które zainspirowały Tischnera. Tych idei, które dzisiaj są tak aktualne, chociaż jego dzieła mają już wiele lat. Pierwsza z tych idei dla mnie wydaje się być najważniejszą, idea ojczyzny narodu, bo to się łączy u Norwida, to tak zwana siła policzalności, połączalności, czyli łączenia. Przeczytam cytat. Kluczem do zrozumienia istoty narodu ojczyzny, dwa te pojęcia u Norwida często się na siebie nakładają, są słowa połączalności siła. Czytamy, cytat z Norwida. Naród składa się nie tylko z tego, co wyróżnia go od innych, lecz i z tego, co go z innymi łączy. Przerwa. I ta połączalności siła nie jest wcale żadnym ustępstwem, a tym bardziej uszczerbkiem, ale owszem, przymiotem zupełności charakteru i własnością dodatnią. Dalej, Norwid zdecydowanie wykracza poza etniczne pojęcie narodu. Narody zamknięte, pielęgnujące w sobie świadomość własnej inności, wywyższające się poprzez poniżanie innych, nie są narodami dojrzałymi. Brakuje im spojrzenia obiektywizującego, spojrzenia z zewnątrz, brakuje samokrytycyzmu. Wydalone na samotność, słabną, ponieważ pozbawiają się siły połączalności, czyli zdolności do dialogu z innymi. Ojczyzna, naród jest formą jakiegoś dialogu. To jest proces tworzenia się ojczyzny, narodu, który dokonuje się dzięki rozmowie. Z kim jest ta rozmowa? Ciąg dalszy. Jeżeli polskość posiada naturę dialogiczną, a nie monologiczną, czyli nie jest monologiem, to znaczy, że inny Żyd, Niemiec, Ukrainiec, Rosjanin nie dołącza do niej jako czysto zewnętrzna przypadłość, ale stanowi jej rdzeń. Aby Polak był Polakiem, potrzebuje innego jako partnera dialogu. Trzeba pamiętać, że mówiąc o Niemcu i Rosjaninie, Norwid mówił to, pamiętając, że Polska wtedy, kiedy to pisał, była rozdarta między trzech zaborców. Jednym z nich był Niemiec, drugim z nich był Rosjanin. I ta świadomość powinna nam również dzisiaj pomóc spojrzeć na to, co to znaczy być Polakiem. Ciąg dalszy. W oczach innych odkrywa się siebie.
własną wartość i godność własnej kultury. Wtedy też ten inny nie jest już obcym, którego trzeba poniżać, ale częścią własnej tożsamości, własnej substancji etycznej. Oczywiście, aby wartości zostały przez innych uznane, muszą już wcześniej być wartościami. Człowiek, który nie zadba o to, żeby być nosicielem wartości, rzeczywiście skazuje siebie na znicestwienie. Na znicestwienie. A więc polskość to jest bycie, kimś innym. To jest dialog, w wyniku którego ja dowiaduję się, kim jestem. Dowiaduję się, kim jestem dzięki, pozwolę sobie jeszcze raz wymienić te narodowości, dzięki Żydowi, dzięki Niemcowi, dzięki Ukraińcowi i dzięki Rosjaninowi. Ta konieczność dialogu nie ma żadnych ograniczeń u Norwida. Norwid bardzo boleśnie przeżywał niewolę swojej ojczyzny. Widział, jak powstańcy styczniowi są rozstrzeliwani i pędzeni na Sybir. A mimo to Norwid potrafił zrozumieć, że bycie Polakiem, po to, aby Polak był olbrzymim, o którym dalej przeczytamy, powinien w sobie znaleźć siły, aby ten dialog w sobie i dialog kultury prowadzić. Jeżeli tego nie będzie robił, jeżeli tej siły połączalności nie będzie, naród się znicestwi. I kolejny cytat. Cytat z Norwida. Znicestwić narodu nikt nie podoła bez współdziałania obywateli tegoż narodu. I to nie bez współdziałania przypadkowego, częściowego, nominalnego, ale bez współdziałania starannego. To nie obcy są największym zagrożeniem narodu, lecz swoi. A są nim wtedy, gdy świadomie i starannie współdziałają z wrogami, niszcząc etyczną substancję ojczyzny. Bywa, że swoi wprowadzają w zawartość pojęcia ojczyzna treści, które usuwają w cień jego właściwy sens. A więc tymi, kto mogą zagrozić naszemu rozumieniu polskości, ojczyzny, znicestwić ojczyznę, a znicestwić to będzie oznaczać, tak jak to Tischtej pisze dalej, uwiąt, marnotrawienie, zmizerowanie, spełzanie na niczym. Jesteśmy my sami. Ci z nas, którzy nie potrafią myśleć etycznie. I co się wtedy dzieje? Diagnoza Norwida jest i Tischnera są bardzo bolesne. Po jakimś czasie każdy widzi po dokonanych obróbkach, Polska nie jest Polska. Polska moralność jest faryzejskim przekrętem moralności. Myśl polska jest pospolitą bezmyślnością. Polska wiara polską dewocją, a polski katolicyzm sektą, którą z nicości do bytu powołała schorowana wyobraźnia. Tak się dzieje, jeżeli polskość nie jest tym dialogiem, w którym najważniejsze są wartości. Wartości nie tylko nasze, ale również wartości innych kultur, bo wartość naszej kultury odkrywamy wtedy, kiedy ona się styka, kiedy rozmawia, kiedy się kontaktuje, kiedy się wymienia z innymi kulturami. Prawda, jakie aktualne i wciąż żywe myśli? Tischner, podobnie jak Dostojewski, podobnie jak Norwid, byli w jakimś sensie prorokami, bo przedstawianie tego, co jest najbardziej głębokie, wartościowe, to, co stanowi istotę filozofii, mądrości, jest w jakimś sensie prorokowaniem, o czym również usłyszymy od Norwida. W liście do Augusta Cieszkowskiego
W listopadzie 1850 roku Norwid pisze, cytat za Józefem Tischnerem, Polską jest ojczyzną. Kościół, który na Anglię nie przez boleść irlandzką, a na Rosję nie przez boleść polską działa, nie obowiązuje mnie w swej akcji i, o ile jest w takiej akcji, zginie za niewiele już czasów, bo apostolstwo nie jest dyplomacją i kuglarstwem i kabalistyką, ale proroctwem szczerym. I komentarz Tischnera. Co to bliżej znaczy? Znaczy, że w polskim chrześcijaństwie obowiązuje w sposób szczególny zasada najgłębszego braterstwa i poczucie wspólnoty z cierpiącymi tego świata. Zasady tej nie unieważnia nawet świadomość bezsilności wobec przemocy, ta świadomość, której bardzo często doświadczamy. Przemoc, naszą odpowiedzią wobec tej przemocy, naszą reakcją wobec bezsilności, często jest nienawiść, która też jest tym, co sprzeciwia się dialogowi. Norwid i Tischner. Tischner odnalazł w Norwidzie filozofię pracy. Wtedy, gdy pisze Etykę Solidarności, mam tu ją nawet, Etykę Solidarności i Homo Sovieticusa, czerpie z właśnie z Norwida. To Norwid pokazuje mu, że praca jest w jakimś sensie komunikacją. Powołam się na cytat z Norwida, który jest właśnie w książce Polska jest ojczyzną. Do niewłaściwego narodowi systemu komunikacyjnego lub do niewłaściwie rozwiniętego lub do zatrzymanego w swym rozwoju, skoro się doda jeszcze niepewność publicznego bezpieczeństwa i nieufność w następstwa bytu społecznego, uczyni się, że najurodzajniejsza ziemia odepchnie rękę pracownika, albowiem trudom jego i interesowi jego wystarczająco nie odpowie. Ta komunikacja ma być tym, co nadaje sens pracy każdego człowieka pracy, tego, który się trudzi, trudzi się siłą swoich rąk i swojego umysłu. I jeszcze kilka innych myśli, które są tak bogate i sprawiają, że Norwid wciąż jest aktualny. Ta myśl o ojczyźnie, że ojczyzna jest to wielki myślnik, zbiorowy myślnik, obowiązek. Un devoir collectif, obowiązek zbiorowy, wspólny. Więc nie tylko obowiązek mój osobisty do ojczyzny, ale aby te obowiązki się w jakimś sensie łączyły, aby to był obowiązek nie tylko, który nas łączy, ale również wielki zbiorowy obowiązek, a więc mający w sobie jakieś coś z wielkości, a tę wielkość Tischner i Norwid widzi tylko w tym, co wartościowe, tym, dlaczego warto żyć i umierać. Kolejny fragment. O tym, kim jest Polak. Polak powinien kształtować swoją kulturę, nie oddzielając się od innych, ale włączając w tę kulturę, w tego Żyda, Niemca, Ukraińca i Rosjanina, aby stać się kimś wielkim. Ale w dziele społecznym, w dziele naszych wzajemnych relacji, Norwid uważa, że tak nie jest. Stąd ten słynny, często powtarzany fragment. Cudzysłów. A tak jak dziś jest, to Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł. I jesteśmy karykatury, i jesteśmy tragiczna nicość i śmiech olbrzymi. Polak jest olbrzym, a więc nasze hasła, nasze narodowe symbole, to czym my
się szczycimy, jest tym, co jest wielkie i olbrzymie. Ale my jako ludzie w wzajemnym stosunku do siebie jesteśmy karłami. Norwid stawiał wielkie wymagania sobie i otoczeniu. Czy dzisiaj tak byśmy powiedzieli o tym? I kolejny fragment. Fragment, którym Norwid polemizuje z tym naszym umiłowaniem cierpienia, z tym celebrowaniem klęsk. Norwid chciałby, aby nasz naród już tego więcej nie przeżywał. On uważa, że nie można czynić męczeństwo celem. Czytam. Ksiądz Tischner. Już Norwid przed nim przestrzegał, gdy mówił o prawdziwym postępie miłości. Postęp prawdziwy miłości nie polega na tym, żeby było więcej krzyża, ale na tym, żeby było więcej mądrości. Cała tajemnica postępu ludzkości zależy na tym, aby coraz więcej stanowczo, przez wcielanie dobra i rozjaśnianie prawd, broń największa, jedyna, ostateczna, to jest męczeństwo, uniepotrzebniało się na ziemi. Aby męczeństwo uniepotrzebniało się na ziemi. Kolejna prawda, że męczeństwo jest tą bronią największą, jedyną, ostateczną. I uniepotrzebnić to męczeństwo może wcielanie dobra i rozjaśnianie prawd, a więc dążenie do prawdy, do tego, jak jest naprawdę. I bycie dobrym do siebie nawzajem. Przed nami spotkanie z Norwidem, z poezją Norwida. Norwid nie był filozofem. Norwid był człowiekiem myślącym, tak jak wielu ludzi, którzy są wykształceni, ale również ci niewykształceni mają swoją mądrość życiową, mają swoją prawdę. Każdy człowiek ma prawdę i ta prawda, ta filozofia życia jest tak oryginalna, jak oryginalny i niepowtarzalny jest każdy człowiek. Również Norwid ma taką filozofię. W literaturze dotyczącej Norwida bardzo często usiłuje się go wtłoczyć, przyporządkować w jakiś system filozoficzny. Ja znalazłem odniesienie do tomizmu, fenomenologii, egzystencjalizmu. Norwid nie jest ani jednym, ani drugim, ani trzecim. On ma swoją własną życiową filozofię i warto z niej czerpać. Kolejna uwaga. Norwida nie można zrozumieć bez odniesień do kultury, do tej kultury tych narodów, z którymi dialogujemy, a więc żydowskiej. Za tą kulturą żydowską kryje się Biblia. Chrześcijaństwo, kultury niemieckiej, do kultury ukraińskiej, do kultury rosyjskiej. Norwid czerpie bardzo dużo z kultury antycznej, bo takie było XIX-wieczne wykształcenie. Uczono się łaciny, greki, studiowano dzieła klasycznych, starożytnych pisarzy i twórców. A jednak dzieła Norwida, chociaż bardzo osobiste i często związane z jego życiem osobistym, z jego tragiczną biografią, uwolniły się od Norwida jako człowieka żyjącego w wieku XIX, zakochanego nieszczęśliwą miłością, tego, który opuścił kraj, tego, który podróżował do Ameryki, który spędził większość życia w Paryżu i tam umarł. Jego dzieło stało się ponadczasowe i tak się dzieje z genialnymi dziełami, że one się w jakimś sensie uwalniają od swojego autora i dzięki temu dzisiaj możemy je interpretować, rozumieć. Dzisiaj możemy je czytać jako diagnozę dnia dzisiejszego, jako wartość, która obowiązuje nas również dzisiaj i będę się starał właśnie do tego się odnieść i tak interpretować
te wiersze, które się pojawią. Norwid tworzy wiele słów i jest takim twórcą, który wymyśla słowa, dzieli je, bawi się, nie bawi się. Norwid ciężko pracuje nad tym, aby słowom nadać nowe znaczenie. Ja nie będę się zajmował tym, czym zajmują się filologowie. Dla mnie każdy zabieg związany z nowym słowem, z tym rozdzielaniem słów, z tym wymyślaniem nowych słów będzie znakiem, że tu powinna się pojawić jakaś treść, jakaś myśl. Zapraszam na najbliższe spotkanie. Będę czytał na tym spotkaniu wiersz Klaskanie mając obrzękłe prawice. Najpierw ten wiersz przeczytam w całości albo częściowo, a potem będę go interpretował. Przed nami wiele przygód, przed nami Cyprian Kamil Norwid, polski filozof, poeta. Zapraszam. Dziękuję.